Ja bym powiedział, że się nie martwię o najbliższe 10 lat. Zaczynam myśleć, co będzie po 2020 w Polsce i jak bardzo przestawimy tę naszą gospodarkę na taką już wykorzystującą tę infrastrukturę, którą konsekwentnie budujemy i gdzie coraz więcej jest wartości dodanej. Nie chciałbym, żebyśmy mieli takie wrażenie, że można zakończyć jeden etap, tylko że to jest płynne przechodzenie, tak jak będzie chociażby rósł koszt jednostki pracy w Polsce. No siłą rzeczy, jeżeli głowa będzie coraz droższa, no to tym bardziej musimy dla tej dobrej, droższej głowy znaleźć bardziej wymagające zatrudnienie. I wie pan, to nawet widać po tych tak zwanych usługach biznesowych, bo jak pan wie, usługi biznesowe w Polsce zaczęły się stosunkowo niedawno, dosłownie 5-6 lat temu i na początku polegały na takich usługach, jak to my mówimy w żargonie back office, czyli zaplecza, czyli takie proste czynności finansowo-księgowe, prowadzenie, nie wiem, rozliczenia płacowego, no, elementarz, który robi administracja na zapleczu instytucji finansowej, ale nie tylko, bo tak samo duża korporacja ma rozbudowane to zaplecze. No i my w tej chwili tutaj w Polsce dyskutujemy, czy by nie zrobić tego, co się nazywa middle office, czyli coś pomiędzy jednym a drugim, gdzie te usługi są bardziej wyrafinowane, gdzie zajmujemy się już obsługą rynku kapitałowego i jakby to przełożyć na najbardziej taki prosty obraz, to powiem tak, jeśli w takim tym back office, nie wiem jakiego użyć określenia po polsku, ale to w tym back office, no to mamy pracownika, który powiedzmy gdzieś ma 2-3 lata stażu, jest po studiach, no i zarabia powiedzmy gdzieś w granicach 5000 zł. Jeżeli weźmiemy ten middle office, czyli nie wiem, może zaawansowane usługi finansowe, tak opisowo to w tym middle office, mi się wydaje, że taki pracownik może 7-8 tysięcy spokojnie zarabiać. Pracownik, ja nie mówię o menedżerach, no ale też musi mieć, myślę, te 4-5 lat doświadczenia zawodowego. No to chociażby najlepiej pokazuje, że to jest wspinanie się po takich kolejnych szczebelkach, ale myślę, że również szczebelka, które są dobre dla polskich pracowników. Żeby te zaawansowane usługi wprowadzić, musimy dokonać pewnej korekty reżimu regulacyjnego w Polsce. To oczywiście wzbudza emocje i dyskusje pomiędzy regulatorem, czyli Ministerstwem Finansów, nadzorcą, czyli KNF-em. No ale z drugiej strony patrzę na to w ten sposób. Być może są to pewne ryzyka, ale skoro te usługi wykonuje na potęgę Luksemburg i Irlandia i Dublin, no to może też potrafimy jednak to wprowadzić u siebie.